Jak bumerang wraca pomysł łączenia wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego z Białegostoku, Łomży i Suwałk. W ostatnich dniach nastąpiła kolejna eskalacja problemu. Ten temat od ponad roku bulwersuje szczególnie środowisko logistyki medycznej. Bulwersuje wszystkich, którzy trochę więcej o tej sprawie wiedzą i słusznie. Nie dziwię się temu wcale, ponieważ wygląda na to, że komuś bardzo zależy, by jednak to połączenie nastąpiło, chociaż jest to wbrew merytorycznym przesłankom. Suwalskie pogotowie funkcjonuje dobrze. Czas dojazdu do pacjenta jest krótki. To jest bardzo istotny czynnik. A co najważniejsze także, czy może co jest także ważne, bo może najważniejsze to jest to, że właśnie pogotowie spełnia swoją rolę bardzo dobrze i dojazd do pacjenta jest tak krótki, jak powiedziałem. Zresztą uległ skróceniu w ostatnim czasie, co warto podkreślić. A po drugie właśnie ważne jest to, że ta jednostka nie ma problemów finansowych. Funkcjonuje w taki sposób, że nie ma strat w swojej działalności, w odróżnieniu od dwóch innych jednostek, zwłaszcza białostockiej, ale także w jakimś sensie łomżyńskiej, która wprawdzie lepiej stoi finansowo niż białostocka, ale też ma pewne problemy, chociaż znacznie mniejsze niż pogotowie w Białymstoku. Pracownicy mówią, że rozkręca się wojna o samodzielne pogotowia ratunkowe. Ja może byłbym ostrożny w wykorzystywaniu czy używaniu terminologii militarnej w tej kwestii, bo żadnej wojny żeśmy póki co nie proklamowali. Natomiast nie ukrywam, że od pewnego czasu trwają prace, powiedziałbym, studialne, analityczne w Urzędzie Marszałkowskim, związane z wariantem, czy rozważamy wariant ewentualnie integracji w jedną strukturę zarządzania stacjami pogotowia ratunkowego. Przypomnę, że mamy trzy na terenie województwa. Chciałem tu wyraźnie powiedzieć, ponieważ tego argumentu się nadużywa, że nie jest to tak, że suwalskie jest bardzo dobre i łomżyńskie jest bardzo dobre, a białostockie jest bardzo złe. Nie, one są w bardzo przyzwoitej kondycji. Ten ośrodek białostocki, czy wojewódzka stacja pogotowia w Białymstoku na przestrzeni ostatnich miesięcy uczyniła bardzo istotny postęp w poziomie gospodarności czy efektywności gospodarowania. Nie rozumiem tego zamiaru, a z dostępnych mi materiałów, które są w moim posiadaniu, tych zwłaszcza finansowych, wynika, że nie ma, przynajmniej ja nie mogę go dostrzec, a także nie widzą załogi związkowcy, nie ma żadnego merytorycznego, a więc ani organizacyjnego, ani finansowego, ani statutowego uzasadnienia dla takiej decyzji o połączeniu tych trzech stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Myślę, że najpierw należy od kierownictwa placówki czy jednostki białostockiej zażądać skutecznych działań w dobrym prowadzeniu tej placówki, a potem w ogóle dopiero rozmawiać o czymkolwiek innym. Marszałek Janusz Krzyżewski twierdzi, że sytuacja finansowa trzech jednostek jest zbliżona i że jeżeli kiedykolwiek starano by się je połączyć, to tylko z przyczyn ekonomicznych i dla dobra pacjenta. Władze samorządowe powinny, moim zdaniem, jestem o tym przekonany głęboko, najpierw doprowadzić do właściwego stanu finansowego i organizacyjnego wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku, a następnie dopiero ewentualnie, powtarzam ewentualnie, bo wcale nie jest to w ogóle konieczne, myśleć o jakichś, jeśli są potrzebne, ale myślę, że nie są potrzebne, zmianach organizacyjnych czy fuzjach. Natomiast wydaje się, że tego, co dobrze funkcjonuje, nie należy ruszać, po prostu trzeba to zostawić w takim kształcie, w jakim jest, bo to jest pewne, to jest stan rzeczy, który budzi zadowolenie i załogi społeczne, natomiast decyzje te reorganizacyjne niosą ze sobą zagrożenia, których należy uniknąć. Poseł Jarosław Zieliński podjął interwencję nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim, ale i w Ministerstwie Zdrowia. Przymuszają go do tego, jak sam twierdzi, liczne apele i protesty środowiska medycznego, ale nie tylko. Ja sam jestem adresatem wielu protestów w tej sprawie i opinii wyrażanych przez związki zawodowe, przez środowisko lekarzy suwalskich, łomżyńskich, białostockich też, bo tam też nie ma entuzjazmu dla tego pomysłu. Ale póki co nie mówmy jeszcze o decyzjach czy o jakby stanowisku zarządu województwa w tej kwestii, bo to jest w obróbce, powiedziałbym kolokwialnie. Jeśli się okaże z symulacji kosztów, że układ zintegrowany, układ jednopodmiotowy jest układem zdecydowanie wydajniejszym,
to myślę, że w perspektywie problemów, jakie, czy w kontekście raczej problemów, jakie mamy w służbie zdrowia, myślę tutaj o totalnym deficycie środków, to myślę, że gdyby z tej analizy okazało się, że jest tu bardzo wyraźna różnica w kosztach, no to pewnie pójdziemy w tym kierunku, ale ja nie chciałbym tego w dniu dzisiejszym rozstrzygać. Na pewno nie pozostaniemy głusi na argumenty wszystkich środowisk, które mają jakby interes w utrzymaniu aktualnego stanu rzeczy. Wojny nie ma, ale czynności studialne trwają, mówi marszałek Krzyżewski. Obawy o swoją pracę, jej jakość i opłacalność mają pracownicy stacji pogotowia ratunkowego, stwierdza poseł Zieliński. Za tym wszystkim stoją pacjenci i pewnie ich los jest najważniejszy w tej sprawie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Brakuje krwi w suwalskim szpitalu. W miesiące wakacyjne w związku z sezonem urlopowym do stacji krwiodawstwa przychodzi o połowę mniej dawców niż w pozostałej części roku. Zazwyczaj suwalski oddział krwiodawstwa miesięcznie pozyskuje około 250 litrów krwi. Lipiec niebawem się skończy, a oddział zebrał dotychczas tylko 100 litrów. Miesiące wakacyjne w placówkach krwiodawstwa w całej Polsce są miesiącami spędzającymi sen z powiek lekarzy, pracowników. Jest to szczególnie trudny okres w pozyskiwaniu krwi. Wiąże się to przede wszystkim z przerwą wakacyjną i urlopową i zwiększonym wzrostem wypadkowości, urazowości w tym okresie. Odnotowujemy teraz zwiększone zapotrzebowanie na krew i jej preparaty. Mniej oddawanej krwi, więcej wypadków w sezonie wakacyjnym oraz fakt, iż suwalski oddział krwiodawstwa często wspomaga szpitale w Augustowie, Sejnach i Olecku, sprawia, że krew jest teraz wyjątkowo mocno potrzebna. Zwracam się z apelem do społeczeństwa suwalskiego, do turystów odpoczywających na naszej pięknej suwalskiej ziemi z prośbą o pomoc. Zapraszam Państwa do oddania krwi. Miejcie Państwo swój udział w ratowaniu życia ludzkiego. Krew można oddawać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 13 w oddziale krwiodawstwa suwalskiego szpitala. Święto Policji, niegdyś świętowane bardzo głośno, w tym roku odbyło się skromnie, bez fanfar. Ponad 50 suwalskich policjantów zostało nagrodzonych i awansowanych. Tradycyjnie suwalscy policjanci spotkali się ze swoimi przełożonymi w świetlicy Komendy Policji. Zgodnie z ceremoniałem na spotkaniu był poczet sztandarowy i szyki umundurowanych trzech korpusów policyjnych – oficerów, aspirantów i podoficerów. Część z nas uczestniczyła w święcie, a część pracowała, tak jak zwykle, na drogach, na ulicach. Jak się czuję? No, Suwalszczyzna jest piękna, ludzie są życzliwi. Leży mi na sercu ład i porządek w mieście. Sądzę, że jakiś drobniutki kroczek zrobiłem. Mam perspektywę, co dalej, żeby w mieście naprawdę był mieście na terenie powiatu i zarówno mieszkaniec, jak turysta czuł się bezpiecznie i z przyjemnością przyjeżdżał i wracał na Suwalszczyznę. Chociaż wskaźniki statystyki policyjnej nieco spadły, zaufanie do suwalskich policjantów rośnie. Nasza praca musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i tu zaczynając od tego najniższego szczebla, bo proszę sobie wyobrazić, jak podjąć interwencję, skoro kolega do kolegi nie ma zaufania, że udzieli mu pomocy, że stanie w jego obronie. Ja również muszę opierać się na zaufaniu. Ja sobie zdaję sprawę, że tak jak w każdym środowisku może trafić się czarna owca. I w takich przypadkach będę podejmował zdecydowane i szybkie reakcje. Ale generalnie, tak jak powiedziałem, pracują ludzie o szczerym sercu, którzy z pełną świadomością przyszli do pracy w policji i czują satysfakcję z tego. No chociażby fakt, że uznanie znalazło około 50 funkcjonariuszy z komendy, a więc co piąty policjant, który został awansowany bądź odznaczony z okazji tego święta.
Pieniędzy brakuje wszystkim, policji także. Jednak sami policjanci rozwiązanie choćby częściowe problemu widzą w zmianie organizacji pracy. Niektórzy mówią, że samochodów brakuje, że brakuje komputerów. Ja myślę, że czas wrócić do tych sprawdzonych metod i może tutaj w kontekście tych braków transportowych. Ja marzy mi się to, żeby środek transportu służył tylko do przemieszczania się policjanta. Ja mam taką wizję i do tego dążę, żeby policjant jechał w miejsce zagrożone, stawiał samochód, a służbę pełnił na piechotę, w patrolu pieszym. Ludzie nie oczekują tego, żeby policjanci przejeżdżali. Może ja przewrotnie do tego pytania tak podszedłem. Ludzie nie oczekują tego, że ulicami miasta przejedzie samochód z uśmiechniętym funkcjonariuszem za szybą. Potrzebują bezpośredniego kontaktu. Ja życzyłbym sobie właśnie tego bezpośredniego kontaktu. Życzyłbym sobie tego zaufania między mieszkańcami a policjantami. Cała trójka komendantów suwalskiej policji została wyróżniona. Henryk Lasocki i Grzegorz Olszewski otrzymali awanse na kolejne stopnie. Wojciech Rutkowski, od niedawna nowy zastępca komendanta, otrzymał brązowy krzyż zasługi. Zajęcia muzyczne, plastyczne i literackie do końca wakacji będą się odbywać w Młodzieżowym Domu Kultury. Mogą w nich wziąć udział wszyscy chętni. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.30 w MDK-u odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Mają możliwość dzieci uczyć się piosenek, bląsania, wykonywania różnych technik plastycznych, chodzenia również na wszystkie wystawy, które funkcjonują na terenie miasta pod opieką fachowca. Jak również mamy przygotowanych kilka imprez takich masowych. Chcemy wywieźć dzieci trochę do lasu na taki czynny wypoczynek, na biegi, na orientację. Chcemy zorganizować również taki rajd rowerowy po Wigierskim Parku Narodowym i również w sierpniu, 16 sierpnia, mamy zaplanowane przed MDK-iem takie zakończenie jak gdyby naszego tego sezonu. Spędzające wakacje w mieście dzieci znajdą w MDK-u sporo różnych atrakcji. Wręcz dla każdego coś miłego. Ta różnorodność jest na tyle zaproponowana w takiej ilości, w takiej dawce, żeby te dzieci się nie nudziły jednymi tylko zajęciami. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne, na które przychodzi kilkudziesięcioro dzieci. Najchętniej rysuję, maluję i wszystko, co związane z plastyką, no bo taki, nie wiem, rodzice mówią, że mam talent i mi każą tu chodzić poza tym. Podoba ci się tutaj? Tak. Czemu mam się nie podobać? Rysuję, gram, śpiewam. A to wszystko. Lubię. Podoba ci się tutaj? Tak. Tak. Dlaczego ci się tutaj podoba? Albo można sobie coś porobić, jak ma się wolny czas, to można sobie przyjść, tam zawsze ktoś się znajdzie. Rysuje się, tam są inne jeszcze zabawy. Mi to się bardzo podoba. Ja się zajmuję w części plastyki, tak się bawić, pracować tak cały jak to... Plasteliną najbardziej lubię to robić, wycinać, fajnie tu się, jest fajnie po prostu. Wyklejam, maluję farbami i rysuję. A co najbardziej lubisz z tego robić? Wyklejać. Podoba ci się tutaj? Tak, są w ogóle fajne dzieci i jest to bardzo miło. Jak mówią wychowawcy, dzieci są chłonne nowych, nieznanych im wcześniej zabaw i technik. Nie lubią rutyny. Gdy technika jest ciągle ta sama, to jest nudno tak naprawdę. Bo każdy rysować w domu może sam, prawda? Jak przychodzą tutaj, no mam nadzieję, że zajęcia są dla nich interesujące, bo staram się, żeby codziennie było coś innego, żeby nie było tak, że cały dzień siedzimy i rysujemy mazakami czy malujemy farbami. Tylko żeby było zawsze tak, żeby było interesująco. Wszyscy chętni do udziału w zajęciach są w Młodzieżowym Domu Kultury mile widziani. W tym samym Młodzieżowym Domu Kultury znajduje się punkt pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. Wszyscy chętni, którzy chcieliby zostać wolontariuszami, a nie wiedzą jak to zrobić, mogą się tam zgłosić po odpowiednie informacje. Jak wygląda praca wolontariusza oraz gdzie i kiedy można się nią zająć, tego między innymi można się dowiedzieć w Suwalskim Biurze Wolontariatu. Ponadto też prowadzimy klub wolontariusza, który
co miesiąc spotyka się i tam mogą przychodzić osoby, które są zainteresowane wolontariatem i nieważny jest wiek, tylko ważna chęć pomocy, chęć pracy i zainteresowania właśnie w tym zakresie. Wolontariusze mogą pomagać dzieciom, udzielając korepetycji czy odwiedzając je w szpitalu. Pomagać też starszym, samotnym ludziom, robiąc im zakupy lub po prostu spędzać z nimi trochę czasu na rozmowie. Od samych wolontariuszy zależy, gdzie będą pracować i ile czasu chcą temu poświęcić. Wolontariuszką jestem od jakichś 8 miesięcy i myślę, że to jest taka naturalna potrzeba człowieka, że chce komuś pomóc. Bycie wolontariuszem to jest też wielka odpowiedzialność, ponieważ my jako osoby, które zajmujemy się tymi wszystkimi ludźmi i naszymi podopiecznymi, tak jakby po części bierzemy za nich odpowiedzialność i musimy uważać, żeby ich przez naszą pracę jakby nie urazić czymś albo nie zranić. Oprócz stałych zajęć wolontariusze są potrzebni przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez charytatywnych i integracyjnych. Dotychczas w Suwalskim Biurze zarejestrowało się 120 wolontariuszy. Potrzeby są oczywiście większe. Zapraszamy wszystkich chętnych wolontariuszy, jak również instytucje, organizacje zainteresowane pomocą wolontariacką. Znany od pokoleń i niezwykle lubiany zespół pieśni i tańca Śląsk wystąpi w Suwałkach. Na koncert tego zespołu zaprasza dyrektor suwalskiego ROKiS-u Maria Jolanta Lauryn. 23, czyli w piątek o godzinie 18 w hali OSIR mamy przyjemność w naszym mieście dzięki zaproszeniu prezydenta miasta Suwałki Józefa Gajewskiego zespół pieśni i tańca Śląsk imieniem Hadyny. Jest to ogromne wydarzenie, dlatego że niecodziennie tego typu zespoły goszczą u nas w naszym mieście. Mają akurat trasę, więc zaprosiliśmy również do Suwałki. To zaproszenie pana prezydenta przyjął zespół i będzie gościł. Staramy się, żeby ten koncert był w tym roku przede wszystkim przyjemnością dla tych, którzy zdecydują się, żeby nie powtórzył się problem stojących 100-200 osób przed galą OSIR, bo tam są najlepsze na dzień dzisiejszy warunki do prezentacji tego rodzaju występu. W związku z tym wprowadziliśmy symboliczną opłatę, która generalnie przede wszystkim porządkuje możliwość ilości miejsc i przybycia osób, które chcą jakby gotową ofertę kulturalną we właściwych kulturalnych warunkach odebrać, bo my staramy się bardzo o te oferty kulturalne, ale również musimy i bardzo chcemy dbać o to, że klient, który przyjdzie, żeby również miał właściwe warunki, bezpieczeństwo i poczucie satysfakcji z tego, że wybrał się akurat na tą ofertę, a nie na inną. Gorąco Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.